Cześć, tu Radek Pogoda z bloga radekpogoda.pl. Witajcie. Dziś porozmawiamy o polowaniu. Czasami jest tak, szczególnie kiedy ja jestem klientem, a nie handlowcem, że mam wrażenie, że człowiek, który przychodzi coś mi sprzedać, jest osobą, która zachowuje się jak drapieżnik. To znaczy ściga mnie, tropi mnie, zmusza mnie do różnego rodzaju akcji, do różnego rodzaju działania, na które ja jako klient niespecjalnie mam ochotę. Sprawia, że wyraźnie czuję, że każdy dzień zwłoki w moich decyzji, każda minuta poświęcona na dłuższą rozmowę dotyczącą moich pytań, moich wątpliwości, sprawia mu wręcz fizyczny ból. Jakoś dziwnie tak się dzieje, że te ciśnieniowe, te drapieżne, takie agresywne zagrania ze strony handlowców najczęściej przypadają na końcówki. Końcówkę miesiąca, końcówkę kwartału, końcówkę roku. Ewidentnie na czas, w którym tacy ludzie, ci właśnie słabo, że tak powiem, maskujący swoje zamiary handlowcy, mają do dopięcia jakiś czas, jakiś okres, czy to miesięczny, czy kwartalny, żeby zrobić plany, żeby zrobić jakiś tam wyższy poziom swoich prowizji. Bardzo często tak jest, że klienci te nasze, nazwijmy to motywy, te motywacje zimne, wykalkulowane, wyrachowane, doskonale odczuwają i bronią się. Bronią się tak jak każda zwierzyna przed goniącym je drapieżnikiem. Unikają odpowiedzi, unikają odbierania naszych telefonów, unikają odbierania naszych maili, nie odpisują na pytania zadawane, nie reagują na jakieś nasze zagrywki strategiczne związane z tym, że może jakiś termin będzie dla nas bardziej atrakcyjny, czy też mniej. Po prostu unikają z nami kontaktu. I teraz z tego typu impasu dla mnie jako dla klienta wyjścia są dwa. Mogę gościa całkowicie zignorować, to że widzę, że jemu się chce bardzo zamknąć tą umowę już teraz, przed końcem miesiąca, kwartału czy roku. Mogę robić swoje, to znaczy wstrzymać się z decyzją do momentu, dopóki to ja będę całkowicie przekonany o właściwym momencie na tą decyzję handlową, ale równie dobrze mogę takiego gościa z czystej, żywej, ludzkiej przekory zablokować, to znaczy sprawić, że ta jego praca handlowa stanie się jeszcze trudniejsza, stanie się jeszcze cięższa. Bardzo często tego typu zachowania ze strony klientów, ludzi, którzy zrozumieli intencje, które sterują handlowcem X, cisnącym na zrobienie wyniku kwartalnego czy miesięcznego, ci handlowcy, ci pusherzy, ci ludzie, którzy zajmują się takim właśnie zaszczuwaniem, zaganianiem zwierzyny do swoich zagród, bardzo często tych zachowań nie widzą. Bardzo często, mimo tego, że opór jest jakoś tam wyczuwalny, że jest opór jasno do odkrycia, nazwijmy to, w zachowaniach klientów, oni mimo tego cisną dalej. Cisną, budują ciśnienie, obiecują złote góry albo w odwrotnie, próbują skracać dystans, próbują pokazywać klientowi, jaką to wielką stratę będzie miał, jeśli nie podpisze tu i teraz natychmiast. Cóż można powiedzieć w takiej chwili? No, uczcie się, drodzy moi, uczcie się, że tego typu zachowania, takie naprawdę nieprzemyślane, niesensowne, bardzo krótkowzroczne zagrywki, szczególnie właśnie przy końcu miesiąca, kwartału czy roku, najczęściej natrafiają na dokładnie tą samą sytuację u waszego handlowca, u waszego, przepraszam, klienta. Ci ludzie, którzy od nas kupują nasze produkty, również mają swoje plany do zrobienia, również mają swoje ciśnienie, również mają swoje własne cyfry do zrealizowania, słupki do utrzymania na właściwej wysokości. I najczęściej nasze ciśnienie nakłada się na to ciśnienie, które oni mają już zbudowane w swojej robocie, które oni mają już zbudowane w swoim biznesie czy w swoim życiu prywatnym. Najczęściej jest tak, że tam, gdzie stykają się dwie mocno naładowane chmury, dochodzi do ogromnej burzy, do wyładowań atmosferycznych. No, w sytuacji życiowej handlowca i klienta kończy się to po prostu albo jakąś awanturą, albo odwrotnie, rozejściem się tych dwóch odpychających się od siebie charakterów, gdzie obydwie chcą teoretycznie osiągnąć przeciwne cele i najczęściej nie dochodzi do żadnej transakcji. Dlatego moja rada dla Was, jeśli jest tak, że miesiąc się kończy i widzicie, że nie ma szansy na zrealizowanie sprzedaży z klientem X czy Y, bo człowiek Wam ewidentnie ucieka, ewidentnie się Wam wymyka, próbuje ratować skórę, albo po prostu jeszcze nie zrozumieliście, że Wasza praca z tym człowiekiem jest skończona, bo transakcji z tego nie będzie, odpuśćcie. Jest coś takiego na świecie, że klient czuje, kiedy odpuszczacie, klient czuje, kiedy wychodzicie do niego z pozycji: mam świetny produkt, jestem świetnym handlowcem, doskonale wytłumaczyłem Ci wszystkie korzyści, które osiągniesz z tego, co zamierzam Ci sprzedać, ale nie zamierzam się bawić w drapieżnika, nie zamierzam się bawić w tygrysa, szczupaka czy jakąś inną formę agresywnego zwierzęcia. Jeśli nie chcesz ode mnie kupić, Twoja wola, tego kwiata pół świata. Następny w kolejce kupi ode mnie na pewno, bo mam dobry produkt, jestem świetnym handlowcem i zrobiłem świetnie swoją robotę. Odpuśćcie. Bardzo często Wasza energia włożona w końcówkę takiej transakcji, która idzie jak po gruzie, która ewidentnie nie chce się sama zamknąć, nie chce się sama rozwiązać, ta sama energia przełożona na innego klienta, na inną transakcję, da Wam dużo większe efekty.
A przede wszystkim zacznijcie stosować to, czego ja zawsze uczyłem swoich handlowców w branży samochodowej. Próbujcie tak pracować, tak budować swoją pracę, swój wynik, że jeżeli oczywiście tylko to możliwe w waszym zawodzie, w waszym fachu, w waszej kawałku tej handlowej procesji, żebyście pracowali na wynik przyszłego miesiąca, na wynik przyszłego kwartału. Uwierzcie mi, dużo lepiej się handluje, mając z tyłu głowy świadomość, że wynik tego miesiąca mam zrealizowany przez robotę, którą wykonałem miesiąc czy półtorej temu. Że to, co zamówili moi klienci miesiąc czy półtorej temu, w tym miesiącu będzie dostarczone i to stanowi podstawę mojej pensji. Wtedy macie zupełnie inną podstawę, macie zupełnie inną pozycję w negocjacji z klientem. Możecie skupić się na tym, żeby był obsłużony dobrze, żeby produkt był dobrany do jego potrzeb. Jeżeli związane jest to z zamówieniem produktu innego niż macie dziś pod ręką, to jest zawsze świetne rozwiązanie. Ale również ci z Was, którzy dopiero zaczynają, jeśli jesteście na jakimś okresie próbnym i jeżeli ktoś próbuje Wam dać jasną informację, masz 2 tygodnie na to, żeby dokonać pierwszej sprzedaży, to powiedzcie jasno, może ta sprzedaż i będzie, ale klient nie będzie świetnie zadowolony. Dlatego spróbujcie powalczyć o to, abyście mogli tą sprzedaż zakończyć w takim tempie, w jakim pasuje ona i Wam, i Waszemu klientowi. Oczywiście od tych złotych zasad, nazwijmy to, od tego spokoju, który Wam zalecam, jest jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest wszelki rodzaj sprzedaży, która odbywa się losowo, to znaczy kiedy klient wchodzi do Waszego punktu sprzedaży, wybiera towar w momencie, w którym wszedł, kupuje go, płaci za niego i wychodzi. Tam oczywiście te zasady nie działają, bo klient może kupić ten sam towar w innych miejscach i oczywiście tutaj warto wokół niego pobiegać, warto się z nim zabawić w jakąś rozsądniejszą rozmowę, argumentację i nakłonić go do sprzedaży już. Natomiast jeśli wasz towar trzeba zamówić, jeśli na wasz towar warto poczekać, to nie poganiajcie klientów. Zobaczycie, transakcje, które zrobicie ze spokojem, transakcje, które zrobicie z odrobiną cierpliwości, z odrobiną takiego wypuszczenia klienta wolno, rozegrają się bardzo często tak, jak łowienie ryb. Ryba nie może czuć, że do przynęty podpięty jest haczyk i żyłka i że za chwilę ktoś zatnie wędzisko i wyciągnie ją z wody. Ryba musi się cieszyć tym, że znalazła darmową dżdżownicę w wodzie, że może sobie złapać obiad z Afriką. Żeby moment, w którym podpisuje umowę, był dla niej przyjemną chwilą, a ten haczyk pojawiał się dużo, dużo później. Trzymajcie się ciepło, zaglądajcie na radekpogoda.pl, zaglądajcie na mój kanał YouTube'owy, subskrybujcie, polecajcie moje filmy innym i po prostu odpuśćcie. Jeśli klient Was wkurzy, jeśli nie chce grać z Wami w jednej drużynie i nie chce Wam pomóc w osiągnięciu wyniku miesiąca, kwartału czy roku, skończcie z nim rozmowę, odłóżcie słuchawkę i tak głośno, jak tylko potraficie, krzyknijcie NEXT! I zacznijcie rozmawiać z następnym. Bo z tym następnym pewnie będzie to bardziej sensownie wydany Wasz czas, Wasza energia i Wasze spokojne i dobrze zachowane nerwy na dłużej. Trzymajcie się, spokojnego wieczoru i do jutra. Cześć!